Witam serdecznie na kanale TFWM. Dzisiaj gość specjalny, dzisiaj gość z Islandii, bramkarz grający w zespole Reynir Sandgerði, Jakub Górski. Witam Ciebie serdecznie, Kuba. Witam serdecznie. No i tak jak zawsze, tak jak tutaj cyklicznie rozmawiam z gośćmi, tak samo sobie chronologicznie przejedziemy przez piłkarską przygodę Kuby. Jesteś z Gdańska? Dokładnie. Urodziłem się w Gdańsku, żyłem od początku w Gdańsku do czasu wyjazdu na Islandię, więc Gdańsk w moim sercu. Powiedz mi, jak się zaczęła Twoja przygoda jako chłopiec przede wszystkim z piłką? Jak zaczęło się to? I pamiętasz pierwsze lata? Ile miałeś lat, jak zacząłeś grać w piłkę? Powiem szczerze, że nie pamiętam dokładnie, ile miałem lat. To jest w ogóle dziwne, że nie potrafię podać liczby. Wiem, że to było na pewno w podstawówce, nie pamiętam, która klasa, czy to było na przełomie trzeciej do czwartej klasy, czy jak byłem starszy, ale zaczęło się tak, że gdzieś w Lechii Gdańsk, w której zaczynałem, mój brat grał już od kilku lat, ja byłem takim troszeczkę, byłem dzieciakiem, który nie grał w piłkę na dworzu, bardziej gdzieś tam bawiłem się w piaskownicy i bardziej kreatywnie spędzałem czas, ale któregoś dnia, nie wiem czy to za mową taty czy brata, po prostu dałem się namówić, żeby pójść na trening. No i tak się zaczęło. Oczywiście zaznaczę, że nie zaczęło się od bramki. Byłem, jak w wielu przypadkach bramkarzy, byłem po prostu zawodnikiem z pola i tak to się wszystko zaczęło. Kibicowałeś Lechii? Właśnie to jest to, że ogólnie w Lechii Gdańsk nazwisko moje, czyli Górski, jest znane ze względu na to, że czy to dziadek, czy to tata grali od wieku juniorskiego do seniorów i to z też... Ja i mój brat nie przebiliśmy się do pierwszego zespołu, ale czy to mój dziadek, czy to tata, im się udało, grali w pierwszym zespole. Dziadek też zbudował troszeczkę historii Lechii poprzez granie w tym klubie, ale oczywiście w późniejszych latach był też trenerem. Nie w drużynie seniorskiej, ale w juniorach, z oczywiście jakimiś tam sukcesami, więc to też trzeba docenić. To pewnie oni pamiętają ten Puchar Polski, jaki Lechia zdobywała w latach 80. Wydaje mi się, że tak, no dziadek na pewno. Ale szczerze mówiąc nie pamiętam, czy rozmawiałem na ten temat z tatą czy dziadkiem, ale wydaje mi się, że na pewno. Ale na pewno byłeś na tej pięknej, jednej z najpiękniejszych aren w Polsce. No dla mnie top chyba. Stadion Narodowy może konkurować z tym Bursztynem, takim popularnym gdańskim. Pamiętasz swój pierwszy mecz Lechii na tamtym stadionie? Oczywiście. Miałem okazję być. To jest też zabawne, że ja dziś jestem z Gdańska, a na stadionie, żeby być na meczu, byłem z dwa razy maksymalnie. Pierwszy mecz, na którym byłem, to chyba nawet to był debiut Lechii na tym stadionie, gdzie Lechia grała z Krakowią, jeżeli dobrze pamiętam. I na tym meczu byłem. No to na pewno robiło wielkie wrażenie. A na drugim meczu, jakim byłem, wydaje mi się, że to był mecz też, gdzie było mnóstwo kibiców, z Legią Warszawa. Jak gdzieś Lechia jeszcze jak była w Ekstraklasie w czołówce i miała szansę na bycie na podium i właśnie ten mecz ważny z Legią Warszawa, z tego co wiem nawet chyba remisowy, ale nie dał sobie ręki uciąć, no to na pewno wrażenie robiło to, że mnóstwo kibiców przyszło na ten mecz. Nie wiem, czy nawet nie komplet. No i robiło wrażenie, tak. A nie byłeś na tym słynnym meczu z Barceloną, kiedy Lechia grała? Nie. Pamiętam ten mecz, ale oglądałem go wtedy w telewizji. Z tego co dobrze pamiętam, na jakimś TVP leciało, tak. Ale na żywo. Tak naprawdę z mojego domu rodzinnego mam tam z 10 minut samochodem, ale nie miałem okazji gdzieś kupić biletu i być na tym meczu. Była Lechia Gdańsk, byli juniorzy, były jakieś sukcesy juniorskie w zespołach Lechii? Wydaje mi się, nie zdobywaliśmy żadnych pucharów, żadnych miejsc w ligach, czy to centralnej, czy w juniorze młodszym, bo wydaje mi się, że to jest taki
To jest jedyny moment, kiedy można coś osiągnąć, bo wydaje mi się, wygrywanie lig w juniorach jeszcze niżej, no to wydaje mi się, że to nie jest sukces, to jest po prostu gdzieś tam rozwijanie się, granie po to, żeby się przygotować właśnie na ten etap juniora młodszego, a potem w Centralnej Ligi Juniorów Starszych, gdzie zajmowaliśmy tak naprawdę miejsca gdzieś w czołówce, ale bez większych sukcesów. Miałeś jakiś kontakt z pierwszą drużyną? Czy trenowałeś? Miałem okazję być, najpierw trenowałem z drugim zespołem bez debiutu, a z pierwszym zespołem miałem okazję trenować już w juniorze starszym, gdzie zostałem zaproszony, nie pamiętam przez jakiego trenera, na kilka treningów. No i było to, no, robiło wrażenie, jak dla osoby taką jak ja, czyli bo w tamtym wieku, w tamtym czasie miałem 17-18 lat. No to robiło wrażenie zobaczyć takich piłkarzy jak Sławomir Peszko czy kilku innych. Pewnie Marco Paixão, Flavio. Tak, dokładnie. Wtedy było chyba, i nie wiem, czy dwóch było? Wtedy jeszcze chyba dwóch było panów Paixão. To też miałem okazję poznać. No, robili wrażenie na pewno na treningu. No też było jeszcze kilka dobrych zawodników, ale musiałbym sobie przypomnieć nazwiska na tamten czas. Być może to zaproszenie dostałeś od Piotra Stokowca. Nie. Kurczę, kto był wtedy trenerem? Wydaje mi się, że wtedy trenerem był jakiś trener zagraniczny i nie chcę skłamać, czy to nie był trener. Kurczę, nazwiska nie pamiętam, ale jakiś Argentyńczyk? Dobrze, Gdzieś dobrze jakiś myślałem. południe, Hiszpan, Argentyńczyk, coś było, chyba przed Piotrem Stokowcem, możliwe. Musielibyśmy Możliwe, sprawdzić. tak. I to był. A nie, przepraszam, trener Nowak z Ameryki, z Oczywiście, polskimi tak jest. korzeniami. Tak, dokładnie. To Tak. był wtedy tamte czasy. I na pewno było to dla mnie przeżycie, duże doświadczenie. Szkoda, że nie aż tak owocne, żeby zostać i powalczyć o gdzieś debiut w pierwszym zespole, albo przynajmniej szansę dostania. Bo w pewnym sensie trenowanie tam regularnie, no to też jest nagroda dla takiego juniora. Ja takiej nagrody nie dostałem na dłuższy okres, ale wydaje mi się, że ten czas, który tam spędziłem, wykorzystałem na swój sposób naprawdę dobrze. Czyli jeszcze kończąc temat Lechii, na pewno w tych treningach brałeś udział z Duszanem Kuciakiem. Nie, wtedy Duszana Kuciaka chyba nie było. Jeszcze nie Wtedy był było, tak? jak się nazywa ten bramkarz? Sawić? Teraz we By, Włoszech gra chyba. tak. I co jest zabawne, trener Milinkowicz Savić. tak, dokładnie. To ten bramkarz wtedy był w Lechii. I co jest zabawne, on jest chyba o rok starszy ode mnie, albo dwa. A na tamten czas wyglądał, jakbym był jego synem przynajmniej, bo po prostu był tak wyrośnięty, tak zbudowany Ogromny. i tak ogromny. Pierwszy raz widziałem, żeby ktoś miał rękawice rozmiar 12 i jak wziąłem do ręki, to miałem wrażenie, że tam mogę dwie swoje włożyć, nie? Więc Aha. no niektórzy mają łatwiej na starcie. Okej. Czemu się zakończyła twoja przygoda z Lechią? Jak to się stało, że odszedłeś z Gdańska? Też trzeba zrozumieć, znaczy nie każdy rozumie tą historię Lechii i to, co się działo przez ostatnie kilka lat. I patrząc z perspektywy juniora, który aktualnie był w tym klubie, no to były poczynione kroki tak naprawdę, które mówiły, że no, nie potrzebujemy za bardzo tych juniorów. Po pierwsze, usunięcie drużyny rezerw. No, dla mnie no, to jest. Wydaje mi się, zabieranie szansy młodym chłopakom, żeby wprowadzili się w seniorską piłkę. Po drugie, no też było dużo sygnałów gdzieś tam od trenerów. Nawet sami widzieliśmy, że jakby sam klub nie dbał o tą akademię i było wiele, wiele takich przypadków, że po prostu no czuło się, że to nie jest miejsce na bycie juniorem i po prostu wybicie się gdzieś dalej. I zakończyło się tak, że po prostu wielu zawodnikom, nie wiem czy większości, na pewno większości, ale nie wiem czy wszystkim, po prostu klub podziękował za ostatnie kilka lat przy stole. Rękę sobie podaliśmy i wszyscy się rozeszli.
I jak się stało, jak to się stało, że trafiłeś do Częstochowy, do Rakowa? Szczerze mówiąc, ja osobiście się tego nie spodziewałem, że tak się potoczy moje najbliższe w sumie miesiące po tym, jak odeszłem z Lechii, bo ani nie miałem żadnych telefonów do żadnego klubu, żeby nie, dostać się na testy. Na tamten czas nie miałem ani menadżera, ani jakby nie miałem za bardzo osoby, która mogłaby mi pomóc. I któregoś, to było przed zakończeniem właśnie juniora starszego, wyszedł taki artykuł, nie pamiętam kto go wyprowadził. Wydaje mi się, że jakiś właśnie też kibic Lechii, który prowadził jakieś tam małe forum, udostępnił artykuł, w którym napisał o bramkarzach w Lechii Gdańsk i między innymi wspomniał o juniorach. Ze względu na to, że byłem najstarszym z juniorów tak naprawdę i wszystko, czy większość grających w centralnej lidze juniorów starszych, no to wspomniał o mnie. Nazwał mnie talentem, jakieś tam jeszcze inne zdania użył do określenia mnie, wszystkie oczywiście pozytywne. I kilka dni po tym udostępnieniu odezwał się do mnie menadżer, który stwierdził, że może mi pomóc. Oczywiście no, nie mogłem odmówić, choć też nie miałem pewności. No, jakaś tam osoba, nikt, w środowisku też pytałem, czy ktoś zna tego człowieka, za bardzo nikt nie znał. A okazało się, że pomógł mi tak, że załatwił testy w Rakowie Częstochowa. Na tamten moment był to klub, którego osobiście jakoś nie znałem, nie kojarzyłem, a zrobili oni awans z drugiej do pierwszej ligi. I no, byłem troszeczkę w szoku, że taki klub zaprasza mnie na testy, gdzie tak naprawdę byłem no-name'em z CLJ-ki, bez jakichś większych sukcesów, plus bez no liczb też, bo też nie można ukryć, że nie wiem, nie miałem jakichś rekordów zagranych na zero, czy najmniej bramka z najmniejszą ilością bramek puszczonych, ale dostałem takie zaproszenie. No i zaczęła się przygoda z Rakowem. Testy miesięczne, potem obozy, sparingi z klubami, z którymi się nie spodziewałem, że zagram. Między innymi ekstraklasowy Śląsk Wrocław, czy na tamten moment chyba pierwszoligowa Termalika. Więc robiło to na mnie wrażenie. No i zakończyło się tak, że podpisałem 3-letni kontrakt. Podpisałeś 3-letni kontrakt. W Rakowie nie zadebiutowałeś wtedy, z tego co Nie, wiem. nie, nie, nie. Niestety nie udało się zadebiutować. Wydaje mi się, że mogę mieć pretensje też do siebie, ze względu na to, że moje podejście na tamten moment było specyficzne i po prostu troszeczkę za dużo chciałem na tamten moment, zamiast zachować troszeczkę chłodną głowę. I po pół roku po podpisaniu, gdzie byłem trzecim bramkarzem w pierwszoligowym Rakowie Częstochowa, tuż za Mateuszem Lisem i Mateuszem Kosem, tu pewnie kojarzysz nazwiska, no Oczywiście. to zostałem wypożyczony do trzeciej ligi pomorskiej, do Wieżycy Pelplin. A powiedz mi jeszcze, wracając na chwilę do Częstochowy, poznałeś Marka Papszuna, oczywiście. Oczywiście. Jest to trener, który zaakceptował mnie w swoim zespole, więc wydaje mi się, że na tamten moment mógłbym. Czy inaczej, mogę to odbierać tak, że po prostu byłem wart tego, a na tamten moment chyba sam nie czułem, że byłem wart. A były takie symptomy już wtedy, że z tego Rakowa może się zbudować coś wielkiego? Wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim może samo miejsce, jakim jest Częstochowa, stadion i ta cała otoczka wizualna, załóżmy, jeżeli mogę tak to nazwać, nie robiła wrażenia, bo to był też stary stadion, wszystko było na pewno w tyle, porównując do innych klubów pierwszoligowych, drugoligowych, czy przede wszystkim ekstraklasy, ale sztab i profesjonalizm, jaki był w tym klubie, w tych ludziach przede wszystkim, ta pasja, na pewno mogła mówić dużo i wydaje mi się, że na tamten moment, jakbym dostał takie pytanie, to bym śmiało mógł stwierdzić, że w tym klubie może się dziać dużo za kilka lat. Wróciłeś do siebie, wróciłeś na północ Polski, prawie nad morze. Pelplin to takie miasto niedaleko Gdańska. Trzecia liga to był
dobry czas, sygnał, żeby delikatnie pójść do przodu z rozwojem? Wydaje mi się, że na tamten moment trzecia liga to był taki, taka idealna liga na to, może co, nieco prezentowałem umiejętnościami, bo uważam, że umiejętności mam na wysokim poziomie, ale bardziej jeżeli chodzi o mental. Bo byłem tak naprawdę zawodnikiem, który okej, grał w juniorach, ale na piłka seniorska różni się absolutnie, mogę powiedzieć w 100% inaczej wygląda piłka seniorska niż juniorska. I jeżeli chodzi o właśnie te aspekty mentalne, no to potrzebowałem po prostu złapać pewności siebie, minut, no i obycia przede wszystkim w piłce seniorskiej. Tam była spędzona chyba runda, z tego co kojarzę, w Pelplinie jedna. Kilka. To była runda wiosenna. Też Pelplin był zagrożony spadkiem, z tego co wiem, wtedy był w strefie spadkowej, z tego co dobrze pamiętam. I to też była pułapka dla mnie, bo ja się zgodziłem na to, żeby tam dołączyć, a mógłbym tak zacząć, żebyśmy po prostu spadli z ligi. No i by wyglądało to troszeczkę słabo, ale na szczęście udało się przyjść, uratować spadek. No i w następnym sezonie Wieżyca dalej występowała w trzeciej lidze. Jak to się stało, że Pelplin zamieniłeś na Kołobrzeg? Jak to się stało? Ciekawe pytanie, bo w pewnym sensie... Przepraszam, że ci przerwę. Cały czas miałeś kontrakt z Rakowem. Dokładnie tak. Cały czas opierało się to wszystko na wypożyczeniach i ta łączność z Rakowem była cały czas. A wracając do tego pytania, które zadałeś przed chwilą, zaczęło się tak, że menadżer, który dalej był jakby ze mną w kontakcie, zaproponował mi kotwicę Kołobrzeg, bo słyszał, że tam jest możliwość przede wszystkim, jakby każdy wie, że tam jakby miejsce, Kołobrzeg, stadion, ta cała otoczka plus ambicje klubu były idealne po to, żeby dalej się rozwijać, tak? Że z klubu małego, który prawie spadł z trzeciej ligi, mogę przejść do, jakby zrobić kolejny krok, przy którym udowodniłem, że jestem w stanie robić więcej, rozwijać się. Więc takiego klubu, który miał spaść i był rzucony na pożarcie, zmienić na klub, który prawie zrobił awans w tamtej lidze, w tamtym sezonie. I dostałem się tam na testy, bo tam też cały sztab się zmieniał, mnóstwo zawodników odchodziło i oni budowali wszystko od nowa, więc jakby nie było możliwości jeszcze takiej renomy sobie nie zbudowałem, żeby jechać i od razu podpisywać, ale pojechałem na testy i z tego co wiem, tam po miesiącu podpisałem kontrakt i zostałem w Kotwicy Kołobrzeg. Tam spędziłeś cały sezon, grałeś w Kotwicy w trzeciej lidze. Pamiętasz trenera Kotwicy wtedy? Pamiętam, na początku był trener, ojejku, ja mam bardzo, bardzo wielką trudność z nazwiskami i często okay. Zapominam, ale sekundkę, może mi się przypomni. Nie było Piotra Tworka. Nie, ja byłem po trenerze Tworku, na pewno. I to nie wiem, czy to nawet nie rok po trenerze Tworku, albo więcej. Na tamten moment był trener... Kurczę, no nie mogę sobie przypomnieć. 18, przepraszam, 19. Ale... Dobrze, dobrze. Na tamten moment był jeden trener, który mnie jakby zaakceptował w swoim zespole. Następnie po pół roku niestety ten trener został zwolniony i przyszedł trener Suchomski. Sławomir Suchomski. Dokładnie. A poprzednim był Jan Furlepa. Dokładnie tak. Jan Furlepa. No, Sławomir Suchomski to wiele meczów w Ekstraklasie, znakomity piłkarz ekstraklasowy, to też pamiętam jako chłopak obserwowałem. Spędziłeś sezon w Kotwicy, trzecia liga, tam było chyba na czwarte miejsce w tej trzeciej lidze, wcale nie słabej, bo bardzo mocnej. No dzisiaj Kotwica chce walczyć o pierwszą ligę, tak analizując to, co się dzieje teraz w tym klubie. I był powrót do Częstochowy, dobrze mówię? Dokładnie tak. To były już jesień sezonu 19-20. Raków, który, poczekaj, Raków chyba już wtedy był w Ekstraklasie, dobrze nie, mówię? Nie, Raków, który na tamten moment zrobił awans do Ekstraklasy. Tak, tak.
Czyli siłą rzeczy, tak jak przychodzi Jędrakowa, jak zrobi awans drugi do pierwszej ligi, tak tutaj znowu zrobili awans, zrobili robotę i Kuba miał okazję odwiedzić ten klub znowu. Okej. Tam bramkarzami, pamiętasz bramkarzy w tym już pierwszo ekstraklasowym Rakowie? Był Wladan Tak, Kowacewicz? Jeszcze chyba nie. nie, Wladana Kowacewicza jeszcze nie było, był Michał Gliwa Tak, i tak. pan Jakub Szumski. Tak, Michał Gliwa chyba dzisiaj pierwsza liga Resowia, a Jakub nie wiem gdzie gra. Jakub Szumski w tureckiej ekstraklasie, z tego co dobrze pamiętam. Okej. I spędziłeś tam rundę? W sensie w Częstochowie, w Rakowie, nie grając, na pewno nie zadebiutowałeś w Ekstraklasie. Wyglądało to tak, że wróciłem z wypożyczenia. Trwały przez, w sumie przed powrotem do Rakowa, trwały rozmowy z Rakowem, ponieważ Kotwica miała plan wykupienia mnie. I bardzo, bardzo nad tym gdzieś czuwał trener Jankowski, który był aktualnie trenerem bramkarzy i jakby takim pomocnikiem prezesa, jeżeli tak mogę nazwać, i gdzieś doradzał prezesowi, jakie kroki poczyniać, i widział mnie po prostu formie takiej, że nie jestem wypożyczony, tylko jestem zawodnikiem. Ten temat się jakoś wykruszył, nie wiem czemu, można się domyślać, ale pamiętam zakończenie sezonu w Kotwicy i telefon od trenera Jankowskiego, trenera bramkarzy, który poprosił mnie, żebym przyjechał do klubu i powiedział, że rozmawiał tam z Rakowem i oni chcą, żebym pojechał w ciągu tam kilku dni z nimi na obóz. No i wiadomo, no, to jest ta klasy na obóz, no to chyba wydaje mi się, że z kontuzją bym pojechał, bo jest to jednak wyróżnienie, jest to duże doświadczenie. No i tak się wydarzyło. Pojechałem do Gdańska po rzeczy i wsiadłem w pociąg, pojechałem do, kłamać jaka to była miejscowość, ale już tam Raków był chyba 2 dni i przyjechałem tu się pokazać. No i okazało się, że Oj, zespołu, wydaje mi się, coś nam że ścina, wiesz? Ścina nam coś. a teraz? Czekaj. Okej, dobra. Tak. Inaczej skończyliśmy. Obóz Raków miał gdzieś obóz i Obóz. dojechałeś? Tak jest. I pojechałem na ten obóz. Wydaje mi się, że pokazałem się z bardzo dobrej strony od początku. Na pewno pokazałem troszeczkę więcej niż po tym okresie, kiedy wyjeżdżałem i kiedy mnie ostatni raz widzieli w Częstochowie. No ale niestety ta przygoda skończyła się prawdopodobnie, jeżeli nie kłamię, po 2 miesiącach trenowania z pierwszym zespołem i tuż przed wystartowaniem ligi dostałem sygnał od trenera Marka Papszuna, że no trzeba coś, no jakieś wypożyczenie kolejne albo jakieś inne kroki poczynić, że mogę zostać w Rakowie, ale w rezerwach i tak to wszystko wyglądało. No i skończyło się tak, że trafiłem do rezerw na dosłownie 2 tygodnie, bo tyle trwały rozmowy, jeżeli chodzi o rozwiązanie kontraktu między mną a Rakowem. No i po tym czasie stałem się wolnym zawodnikiem. Niestety był to dla mnie ciężki czas, ciężka decyzja, ciężki okres i przez pół roku tak naprawdę nie byłem w treningu z żadnym zespołem. Dałem troszeczkę sobie czasu na przemyślenie pewnych kwestii i po tym pół roku trafiłem do Jaguara Gdańsk, czyli czwarta liga. Właśnie, i wróciłeś praktycznie do siebie, do domu, do Gdańska. Czwartoligowy zespół. Tam też były takie, mi się wydaje, w pewnym momencie były takie ambicje, żeby awansować do trzeciej ligi. Taki był sezon, kiedy Jaguar bardzo mocno z Gdynią walczył o awans. I To spędziłeś tam. właśnie to był ten moment, kiedy miałem okazję grać w tym zespole. Też szkoda tamtego czasu ze względu na to, że jak trafiłem do Jaguara Gdańsk po niedalekim czasie wyszła ta pandemia i ligi zostały zawieszone. Potem znowu był powrót. No i to był taki troszeczkę szalony czas. Ale tak gdzieś od początku, kiedy trafiłem do Jaguara, no to
Celem był awans do trzeciej ligi i pokazanie się z dobrej strony. Co fajne, wygraliśmy Puchar Wojewódzki i mieliśmy okazję grać z Puszczą Niepołomice pierwszoligową. To pewnie słyszałeś o takiej przygodzie, Tak. czy też nie. Tak. Więc to też była fajna przygoda. Już na A teraz szczeblu jak Lech centralnym. walczy, tak jest, tak jest. I też były plotki, że nasz mecz ma trafić na Polsat Sport, bo wtedy chyba puchar był na Polsacie. Była taka możliwość, ale coś tam się nie ułożyło z czasem, czy coś takiego, bo tam z jednego meczu chyba zrezygnowali, czy został przesunięty i my byliśmy jakby i chcieli nas wprowadzić, bo była okazja grać na Traugutta 29 w Gdańsku. Na Lechii dawnej? Przy... Tak, dokładnie tak, więc tam jest wszystko przygotowane po to, żeby takie transmisje prowadzić. Była tylko kwestia transportu i rozłożenia kamer i wszystko byłoby na naprawdę wysokim poziomie. Grałeś w Jaguarze, dobrze się czułeś w tym klubie? Mimo, że to czwarta liga. Jest, szczerze mówiąc, bardzo ciężkie pytanie, bo jakby jak trafiłem do Jaguara, no to moim, jakby byłem pewien tego, że jakby wszystko będę grał. Nie będzie większego problemu i że po prostu wykorzystają, trener wykorzysta ten fakt, że jakby no nie uważam, że mocny, ale z drugiej strony mieli bramkarza, który już wiele lat spędził w Jaguarze i było rzeczy, chcieli znaleźć jakiś złoty środek i tym złotym środkiem było to, co będzie brzmieć prawdopodobnie abstrakcyjnie, ale że gramy co dwa mecze. No brzmi to piłce polskiej słabo, bo wydaje mi się, że rzadko coś takiego się zdarza. No ale że jakby no, ja nie miałem możliwości powiedzenia czego innego, bo się sprzeci, po prostu powiedzenia, że się nie zgadzam. No to graliśmy co dwa mecze, a że ja i mój oponent był naprawdę dobrym bramkarzem, no to graliśmy co dwa mecze. Co wydaje mi się, dla bramkarza ambitnego, jakim wydaje się jestem, było no średnie, no bo jeżeli ktokolwiek zobaczy z wyższej ligi, że bramkarz grał w czwartej lidze co dwa mecze, no to brzmi to komicznie. Tak. No, więc Ale tak wiesz. i tak samo w pucharze, więc jakby no troszeczkę zabawne, ale no na było to skuteczne. No. Mieliśmy dobre wyniki, ja dobrze się prezentowałem, bramkarz, który ze mną rywalizował, też dobrze się prezentował, więc jakby tutaj nikt nie miał żadnych zarzutów. Ale zobacz. Twoja pozycja numer jeden jest dość specyficzna, bo w momencie, kiedy twój trener mówi tobie, że grasz co drugi mecz, to tracisz, mi się wydaje, delikatnie pewność siebie, nie masz stabilności, bo wiesz, że za tydzień twój kolega, z którym rywalizujesz, bądź co bądź, ta pozycja jest specyficzna, za chwilę zagra i ty nie masz wpływu, nawet świetną formą twoją na treningach, nie masz wpływu na to, że za tydzień ty zagrasz, bo on musi zagrać. Oczywiście, zgadzam się w 100% i podobną opinię na tamten moment również miałem, ale jakby ja też jestem człowiekiem, który jakby, jeżeli ja się godzę być w jakimś zespole i tam jest człowiek, który jest odpowiedzialny za wyniki, to ja nie mam prawa powiedzieć do momentu końca sezonu nic więcej niż po prostu się zgodzić na to, co ten człowiek chce, bo on jest tutaj szefem. On jest odpowiedzialny za wyniki. Jeżeli to by się nie sprawdzało, to prawdopodobnie szukałby innego rozwiązania. A że to się sprawdzało, były wyniki, to czy chodzi o zawodników, czy o mnie, czy o drugiego bramkarza, no my nie mogliśmy nic powiedzieć, bo często na zero, on grał często na zero, były wyniki, była atmosfera. Jeżeli ktoś z nas by się po prostu z tego wypiął, no to prawdopodobnie zespół by tego stracił, a tym wszystkim jakby chodzi o zespół, chodzi o wyniki i to jest gra zespołowa, więc no, trzeba to uszanować. No, na pewno, jeżeli nie byłoby wyników i gralibyśmy dalej co dwa mecze, to prawdopodobnie skończyłoby się tym, że czy ja, czy mój kolega z pozycji, po prostu byśmy się musieli delikatnie zbuntować i szukać rozwiązania. Czy też trener musiałby to zrobić, bo wydaje mi się, że jak nie ma wyników, no to trzeba szukać rozwiązania. Tak, czyli po prostu tak to funkcjonowało. A powiedz mi, celem Jaguara był awans wtedy, już wtedy do trzeciej ligi?
Tak, była taka mowa, ale z tyłu głowy zawodnicy, trenerzy, no sam zarząd, z tyłu głowy mieli to, że po prostu Jaguar nie był gotowy, jeżeli chodzi o sam stadion, bo na ten moment jest super, super obiekt, są trzy boiska, czy teraz czwarte nawet teraz zrobili, ale trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chce się grać w trzeciej lidze, no to muszą być spełnione pewne warunki. Jaguar miał boiska, ale nie miał takiego jakby głównego, gdzie było oświetlenie, gdzie były krzesełka, trybuny, czy cokolwiek innego. I to też jest skomplikowane, bo nie mając przede wszystkim boiska, nie mając też szatni, bo szatnie były też strasznie ograniczone, no to siłą rzeczy klub musiałby pójść do zewnętrznych, nie wiem, klubów, obiektów i tam wynajmować. No to jest kolejna strata pieniędzy, a tracić pieniądze przy pięciu boiskach na boisko, no to wydaje mi się nie miałoby sensu. No i każdy miał z tyłu głowy, że okej, zrobimy awans, no ale to siłą rzeczy albo prezes to odda i powie, że nie chce tego awansu, jeżeli jest taka możliwość, albo po prostu no, klub nie będzie w stanie zagwarantować warunków zawodnikom, bo będzie tracić na właśnie takich kosztach jak boisko, dojazdy i tak dalej. I w następnym sezonie po prostu spadniemy. I takie rozmowy były też prowadzone w szatni. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby jednak tą ligę wygrać, bo dla zawodników też priorytet chyba w każdej drużynie. Nie udało się, gadania była na tam. No i też byli gotowi na to, wspomniałem przed chwilą, bo Jaguar aktualnie nie był. To miejsce to jest dzielnica Kokoszki? Dokładnie tak, to jest dzielnica przemysłowa. Dzielnica przemysłowa, jest Tak. tam mnóstwo magazynów, różnych tego rodzaju miejsc. I wydaje mi się, że to było idealne miejsce, bo na tamten moment też było mnóstwo wolnych terenów na budowanie obiektów sportowych. Ale z tego, co obserwuję, to same kokoszki też się rozwijają. Co pół roku, jak tam przyjeżdżam, to czy jest nowy blok, czy nowa ulica, czy jakieś tam plany tramwajów. Więc wydaje mi się, że sama akademia, jaką jest Jaguar, czy też klub, może przez najbliższe lata zyskać jeszcze więcej, bo jednak, jak dobrze pamiętam, sprzed kilku lat, no to największym problemem było to, że po prostu ci juniorzy musieli dojeżdżać autobusami, które były po prostu rzadko, bo na takie dzielnice jednak transport jest też ograniczony, nie? Tak. No i dzisiaj też pewnie być może sprawdzasz, być może nie. Jaguar znowu walczy o trzecią ligę, mocno z Gryfem Słupsk. Teraz tak patrzyłem sobie dzisiaj na tabelę czwartej ligi, przepraszam, i mają punkt straty. I kto wie, może w przyszłym sezonie będą derby Gdańska w trzeciej lidze, Gdania Jaguar. To już by było coś na poziomie trzeciej ligi, derby Gdańska i Lechia jeszcze, która ma szansę na awans, to by było coś. Dokładnie. No, na pewno dla gdańskiej piłki, czy też pomorskiej, byłoby to świetne, ale nie wiem, czy widziałeś, ale dzisiaj Jaguar przegrał z Gryfem Słupsk i ma 2 punkty straty. Aha, o widzisz, zobacz, to nie Chyba sprawdzałem 2-0 czy jeszcze. 3-0 przegrali w Słupsku. Tak jest. O tydzień temu Jaguar też przegrał chyba 3 albo Pomezanią. 4-0 z Pomezanią. No i skończyło się tak, że aktualnie ma drugie miejsce i teraz to oni ścigają, nie? Jeszcze blisko widzę, jest Bałtyk Gdynia. Tak, i Bałtyk, no i ta czwarta liga jest na Pomorzu bardzo ciekawa, nie? Bo jednak jest kilka zespołów, które przede wszystkim mają warunki. Mam tu na myśli Jaguar Gdańsk, Bałtyk Gdynia, czy właśnie Gryf Słupsk, który wydaje mi się, że w tym sezonie najbardziej będzie zasługiwał na to, żeby dostać się do ligi wyżej, bo nie wiem, czy widziałeś, ale stadion w Słupsku jest z roku na rok coraz piękniejszy i coraz większy. Muszę sprawdzić, Więc nie sprawdzałem, tak, wiesz? więc
Też oświetlenie mają nowe, wszystko jakby jest jakby budowane podwaliny po to, żeby zrobić awans i wydaje mi się, że to jest ten moment, że mogą powalczyć, nie? Po prostu I powinni powalczyć. fajny ośrodek, spore miasto. Dokładnie. Dokładnie I tak. tak, już kończąc temat Jaguara, to było ponad 2 lata, z tego co kojarzę. W I tym powiedz Panera, mi, więc tak. dokładnie I tak. powiedz mi, co było po tym ostatnim sezonie w Jaguarze? Skończył ci się kontrakt? Po prostu to było koniec? Nie. W sumie ja nie dokończyłem żadnego kontraktu w Jaguarze ze względu na to, że wyjechałem w środku sezonu. Jakby tutaj dużo zależało też od tego, jak władze klubu Jaguar się zachowają, a zachowali się bardzo dobrze, bo umówiłem rozmowę z władzami i zgodzili się na to, by w środku sezonu po prostu ich zawodnik opuścił zespół, co naprawdę szanuję, bo na dzień dzisiejszy uważam, że wyjazd na Islandię. No i tak to wyglądało, że po prostu w Jaguarze nie dokończyłem kontraktu, a wyjechałem w środku sezonu. Powiedz mi, jak się stało, że dostałeś kontakt albo skontaktowałeś się z TFWM, z Hubertem albo Robertem? Na tamten moment nie było jeszcze tej nazwy i ja byłem prawdopodobnie pierwszym zawodnikiem, który wyjechał, pierwszym zawodnikiem, który wyjechał poprzez kontakt z Hubertem, a za 2022 rok. dokładnie tak. I wyglądało tak, że skontaktował się ze mną Hubert social mediach. A miał do mnie kontakt poprzez jakby polecenie naszego wspólnego kolegi Jaguara Gdańsk, Patryka Brzyskiego, który gdzieś tam przy rozmowie z Hubertem wspomniał o tym, że jest taki bramkarzyk w zespole. No i że prawdopodobnie będę chętny na zmiany, bo mnie widać, że jestem delikatnie może nie zbulwersowany tym, co się działo na tamten moment, ale gdzieś mam większe ambicje niż granie kolejnego sezonu w czwartej lidze. Hubert się do mnie odezwał i tak naprawdę to 2-3 tygodnie i wylądowałem na Islandii. Okej, okay. Wszystko, powiedz mi, wszystko było profesjonalne, wszystko było tak bardzo pomocne tobie, bo trafiasz do specyficznego kraju. To nie są Niemcy, to nie jest nawet Hiszpania, Francja, daleka wyspa oddalona od Europy. Jak to wyglądało te pierwsze twoje dni? Muszę przyznać, że byłem zaskoczony przede wszystkim ze strony Huberta, bo jest to człowiek, który jest człowiekiem słownym. Tak jak powiedział przed wyjazdem, tak było. Przyjechałem, podpisałem kontrakt. Pierwszego dnia odebrał mnie prosto z lotniska. Zawiózł już do gotowego apartamentu, gdzie miałem tak naprawdę wszystko gotowe. Wystarczyło wyładować walizki i mogłem żyć na Islandii. Dodatkowo po dosłownie tygodniu miałem swój pierwszy dzień w pracy. I muszę docenić na ten moment fakt tego, że sam wyjazd na Islandię mój był naprawdę dobry ze względu na to, że wiem, jak tutaj też ciężko się odnaleźć. Jeżeli sam bym chciał wyjechać, no to jednak bez pomocy właśnie jakichś agencji czy osób, które już tutaj są na miejscu, no to jest po prostu ciężko się odnaleźć. Po pierwsze problemy mieszkaniowe, po drugie no, pracę trzeba też znaleźć, więc trzeba się wysilić. No tak naprawdę na starcie miałem wszystko gotowe. Oczywiście doceniam i jestem przede wszystkim wdzięczny agencji Huberta. I trafiasz do klubu z niższego szczebla rozgrywek, do Kopa Wogór. Twoje pierwsze dni, pierwsze spotkanie na treningu z tymi zawodnikami, jak to odebrałeś? Bo to był twój pierwszy wyjazd zagraniczny jako zawodnika. Dokładnie tak. No to mój pierwszy wyjazd i nie da się ukryć, że było to coś nowego, ze względu na to, że jedyną osobą,
mogę porozmawiać, to był Hubert, poprzez fakt tego, że mój język angielski jest, czy też był, bardzo ograniczony i gdzieś tam, jeżeli ktoś podjął jakieś kroki w stosunku do mnie, by po prostu porozmawiać po angielsku, no to u mnie wyglądało tak, że sorry, mój angielski nie jest za dobry i po prostu temat się kończył. Dlatego te początki pod tym względem były trudne, no ale język piłkarski na całym świecie jest, wydaje mi się, taki sam i fakt odnalezienia się w treningu, czy też no, w treningu, w małych grach, czy w sparingu, to nie był problem, ponieważ jakby piłka w Polsce, a piłka na Islandii, czy też treningi za dużo się nie różnią. No, jest piłka, są dwie bramki, zawodnicy i wystarczy robić swoje, tak, na 100%. Więc Powiedz tutaj mi, problemu nie było. nie było to dla ciebie żadną przeszkodą, że oprócz treningów, oprócz meczów, musisz też codziennie chodzić do pracy? Było to coś nowego przede wszystkim, bo w Polsce nie miałem okazji pracować i łączyć tego z piłką. W większości klubów, w jakich byłem, no to po prostu opierało się na tym, że grałem i utrzymywałem się z tego, co dostawałem z piłki. To była duża zmiana dla mnie. Fakt tego, że jestem też po części bardzo swojskim gościem, dla mnie praca zbyt nie robiło wrażenia, więc jeżeli mogę to robić z piłką, no to zmęczenie. Kurczę, nie wiem, czy to Bardzo zasięg teraz tutaj. mocno. To wytniemy. Okej. Dobra, dobra. Będziemy wycinać. Nie, raczej. Bo słychać ciebie cały czas, tylko tak jakby czasami się zwiesza, wiesz? Wracając do tematu, no to jakby to jest kwestia nas. Potrafiłem być bardzo zmęczony po treningach piłkarskich. Połączenie piłki, czyli piłki pracy i zmęczenie, odbierałem to jako jedność. A różnica była taka, że po prostu czas spędzałem w innym miejscu i porze, więc jakby to była kwestia tylko i wyłącznie nastawienia. Osobiście pojazdem wiedziałem, na czym polega ta praca. Była to praca fizyczna, więc po prostu nastawiłem się, że jadę tam udowodnić przede wszystkim, że mogę robić coś więcej niż grać w piłkę, a dodatkowo dać sobie szansę w innym kraju pokazania się ze strony piłkarskiej, co wydaje mi się, że na tamten moment zrobiłem dobrze. Wiesz, jakie jest często postrzeganie piłkarzy w Polsce, zwłaszcza na tych najwyższych szczeblach ekstraklasowych? Odmęnienie dwugodzinnego treningu i 10 godzin życia, dnia dla siebie i tak zwane nic nie robienie. Taka praca i taka w sumie współpraca, że grasz piłkę, trenujesz i też pracujesz, to też przecież dla ciebie, dla was tutaj grających, to też przecież dodatkowy dochód, to też coś ważnego dla ciebie. Dokładnie tak. No to jest przede wszystkim dodatkowe pieniążki, a po drugie też osobiście odebrałem to jako dzisiaj pracując, biorę to jako lekcję i uczę się nowych rzeczy. Siłą rzeczy nabywam wiedzę, która może mi się w życiu przydać jeszcze no w różnych sytuacjach, tak? Czy pomogę koledze, używając swoich umiejętności, których nauczyłem się w pracy, czy sobie. Więc jakby odbieram to też w ten sposób. Więc jakby też trzeba zaakceptować fakt tego, że Islandia jest specyficzna pod wieloma względami. Tutaj można grać w ekstraklasie islandzkiej, a przy okazji pracować, gdzie to tak naprawdę w Europie, no chyba w żadnym kraju nie jest możliwe, a przede wszystkim nie jest potrzebne dla takich piłkarzy, no bo oni mają dobre pieniążki z piłki nożnej. Wracając jeszcze do tego określenia przez ciebie, że zawodnik w ekstraklasie polskiej ma taką opinię, że po prostu odbędzie 2 godziny treningu i wrócić do domu, to
Ja jestem człowiekiem, który się z tym nie zgadza. Wiele razy słyszałem o tym, osób tak spoza środowiska uważa, a moim zdaniem to jest też troszeczkę Krzywdzące? Krzywdące? bardziej krzywdzące, ale też trzeba zrozumieć kilka kwestii, których człowiek z boku nie widzi. Po pierwsze, przygotowanie mentalne, bo jednak wielu zawodników, jeżeli chodzi o tydzień pracy, ok, trenuje załóżmy 2 godziny dziennie, ale on o tej piłce, o tych treningach myśli przed, co zrobić, załóżmy, po, jeżeli nie wyszedł mu trening, naprawdę siedzi w głowie i najbardziej przygotowani mentalnie zawodnicy mają takie problemy i ta ciągła walka o to, żeby komuś coś udowodnić trenerowi, że ja jestem najlepszy. Wiele zawodników też trenuje dodatkowo trenuje poza treningami zespołowymi, czy to jest siłownia, czy to jest cokolwiek innego i zawodnik cały tydzień po to, żeby po prostu na ten mecz być gotowy. I przepraszam, bo to mnie coś wyskoczyło. To jest pierwsza kwestia. Też co chciałem powiedzieć. Też sam fakt tego, że na sukces zawodnika i przygotowanie zawodnika składa się mnóstwo rzeczy, takich jak dieta, no, przygotowanie fizyczne, przygotowanie mentalne. Profesjonalni zawodnicy muszą sobie też zagwarantować i też muszą, jak to zostało nazwane przez. A ludzie z boku widzą to w ten sposób, że przyszedł na 2 godziny, poszedł do domu. Okej, okay, może niektórzy zawodnicy tak robią, ale wielu jest, którzy po prostu te całe dnie też spędzają na tym, żeby analizować mecze czy cokolwiek innego. Jest naprawdę tego mnóstwo. Sam się przekonałem na własnej skórze, że jednak jest to troszeczkę bardziej rozwinięte niż ludziom się wydaje. Poza tym fakt tego, że piłkarz ma ciągłą presję. Mam wrażenie, że ma ciągłą presję, jeżeli chodzi o to, że musi walczyć o skład. Jeżeli wywalczy skład, no to musi walczyć o to, żeby ten skład utrzymać. Jest to naprawdę wpływające na głowę, bo jeżeli ja grając w drugiej lidze islandzkiej, czy też trzeciej, jak w poprzednim sezonie, potrafiłem mieć takie momenty, że po prostu byłem bardzo zmęczony tą piłką, bo ciągłe myślenie, to nawet jak człowiek nie jest świadomy o tym, że myśli o tej piłce, to i tak z tyłu głowy jest ta piłka. To jeżeli ja w trzeciej lidze mogę być zmęczony myśleniem o piłce i tym całym sezonem, to jak musi to wyglądać na poziomie ekstraklasowym w Polsce, tak? To jest jednak presja mentalna, presja psychiczna i to też trzeba brać pod uwagę, a wiele osób po prostu nie, którzy po prostu tego nie przeżyli, też tego nie rozumieją, tak? Dlatego przy każdej okazji, jak mogę z kimś porozmawiać o piłkarzach, no to staram się bronić tych ludzi, bo okej, mają dobre pieniążki, ale naprawdę, no tutaj trzeba dużo, dużo oddać. Jakbym miał jeszcze zagłębić się w cały rok piłkarza, no to dałbym jeszcze więcej argumentów, ale wydaje mi się, że już sporo dałem. Wiesz co, okej, okay. Powiem Ci tak, świetnie, świetnie to powiedziałeś i bardzo się cieszę, że też to przytoczyłeś, bo jesteś jedną z pierwszych osób, może jeszcze z dużą ilością piłkarzy nie rozmawiałem, ale rozmawiałem też na swoim kanale, nie tylko tutaj i fajnie, że to powiedziałeś, aczkolwiek no, ja jestem tylko kibicem, nie jestem dziennikarzem, ale mam swój ukochany klub w Polsce, któremu kibicuję, gra w Ekstraklasie, jestem z tego miasta. Od 29 lat kibicuję, przeszedłem przez kilkuset piłkarzy, którzy grali w tym klubie i w wielu kwestiach niestety się z tobą nie zgodzę odnośnie właśnie presji, odnośnie podejścia do zawodu, odnośnie diety, odnośnie tego, że oni przeżywają to i właśnie dlatego te dyskusje skąd się biorą. Zawsze oczywiście trzeba rozmawiać merytorycznie, ja nigdy nie grałem w piłkę tak jak ty i nigdy nie będę grał, ale tak jak mówię, no w wielu kwestiach właśnie i tutaj zachodzi ten taki dysonans, że w wielu kwestiach się nie zgadzam, bo często no, ja widzę na boisku, zauważając to, co się dzieje, niestety w wielu procentach, jeżeli chodzi o kwestie piłkarskie, widzę na boisku piłkarskich obiboków, niestety. No nie wiem, jak jest ty... Jest taka jak możliwość, to... kwestia tego, bo, jak
Twojej obserwacji chodzi o sam fakt bycia na boisku, tak? Z Wiesz obserwacji co? meczowej, tak? Więc co, nikomu nie wchodzę do portfela, bo nikt mi nie wchodzi do portfela, ale Tak, obserwując dokładnie. wielu piłkarzy, piłkarskiej ekstraklasy, gdzie jest wielu chłopaków, w tym nawet ty, którzy grają o wiele niżej, i widzę tych ananasków w piłkarskiej ekstraklasie. Nie mówię tylko o Polakach, mówię przede wszystkim też o obcokrajowcach, którzy są ściągani, są naciągani przez menadżerów i wciskani do Polski kosztem naszych rodzimych chłopaków. I jak widzę ich podejście, zaangażowanie, opinie i to, co prezentują sobą na boisku, to jest dramat dla mnie. Dramat, że taki piłkarz za takie pieniądze nazywany jest piłkarzem i gra w piłkę w Polsce. O to mi chodzi. Mniej więcej, oczywiście, to jest. Oczywiście, oczywiście zgodzę się, ale wydaje mi się, że to co gdzieś tam ja powiedziałem, to dotyczy się pewnej grupy zawodników. Mam na myśli bardziej gdzieś tam ambitnych i pracujących nad sobą i chcących coś jeszcze udowodnić, ale ja zdaję sobie sprawę, że jest mnóstwo zawodników, którzy po prostu przyjeżdżają podpisać kontrakt za dobre pieniążki, posiedzieć i no i odbębnić ten kontrakt. Ale wydaje mi się, że też może być tak, że ci zawodnicy przyjeżdżają do takiej Polski z takim przeświadczeniem, że dobra, jadę pokopać piłkę za dobre pieniądze, tam nie ma wcale wysokiego poziomu, ale skądś ta opinia się bierze też, nie? Więc wydaje mi się, że skupiłbym się też na innych aspektach promowania naszej ligi. To jest pierwsza kwestia. Po drugie, też trzeba. To jest zbyt. Musi to rozłożyć na czynniki pierwsze, bo są różnego rodzaju osoby z różnymi przeżyciami, z różnymi doświadczeniami. I sam pole gdzieś tam w Rakowie widziałem zawodników, którzy byli przeambitni, a widziałem zawodników, którzy przyjechali, myśleli, że są piłkarzami, a polscy piłkarze ich weryfikowali na treningach, więc jakby to jest po prostu zbyt rozłożone i byśmy musieli tutaj spędzić kilka godzin na argumentacji i rozkładaniu na czynniki pierwsze. Powiem ci tylko jedno, jeszcze już kończąc, bo jeszcze chcecie o parę pytań, jeszcze chcecie zadać parę pytań. Był w moim klubie, nie chcę mówić imienia i nazwiska, piłkarz, ale obcokrajowiec jesienią zeszłego roku, w rundzie jesiennej. I wyobraź sobie, że przyszedł latem do klubu ekstraklasowego i bardzo mu przeszkadzało to, że jest pozbawiony w tym klubie, że jego rodziny nie ma i grał tak słabo, dlatego że jego rodzina nie była blisko niego. No to dla mnie, no wybacz, dla mnie to jest no średnie No wytłumaczenie, tak. bo wiedział do jakiego kraju przychodzi, wiedział, że tak może być, wiedział, że jego żona czy dzieci nie zmienią szkoły, zamieszkania, to dlaczego tu przychodził? No jest mnóstwo przykładów za i przeciw tego, co nawet ja powiedziałem, ale to ile piłkarzy, tyle też może być przykładów i nie tylko polskim podwórku, ale to nawet i w niższych ligach czy w topowych ligach, więc jakby to Jasne, byśmy mogli jasne. dawać i dawać. Dokładnie, dokładnie. Już nie ma sensu o tym gadać, ale fajnie, merytorycznie i bardzo fajnie to powiedziałeś, właśnie zaczynając ten pierwszy wątek tego tematu, bo myślę, że to też może otworzyć innym ludziom, kibicom, a może nawet dziennikarzom, którzy to obejrzą, właśnie patrzenie na to, bo ja, żeby nie było, ja nie do końca tak myślę, tak jak zaczęliśmy ten temat, ale mówię z obserwacji oczywiście, bo wielu piłkarzy, wielu zawodników szanuje za podejście, właśnie to, o czym ty powiedziałeś, za dietę, za to, w jaki sposób chcą gdzieś daleko dojść. Bo przykład naszego Roberta Lewandowskiego pokazuje, że z zawodnika bez talentu można dojść na najwyższe wyżyny i góry świata, prawda? No to tak można Dokładnie, zakończyć. dokładnie. A i teraz ty. Okej, Tak. okay, nie, okej. Okay. Nie, już nic. Byłeś w Copa Vogut i powiedz mi, wiem, że zbierałeś bardzo dobre recenzje w tym klubie, bardzo dobrze broniłeś. Zespół też był z mocnymi ambicjami na awans. Graliście razem z Hubertem w tym klubie i trafiasz do Reyniru. Spędziłeś tam sezon, awansowaliście do drugiej ligi. Powiedz mi, jak to się stało, że zamieniłeś Copa Vogut na Sungerdi? Tak jak wspominałem, że moja przygoda
z Islandią i początki w tym klubie zaczęły się bardzo dobrze. Tak samo mogę powiedzieć, że zakończyły się średnio, ale za bardzo nie chciałbym się zagłębiać w sprawy jakby Poza sportowe? no, takie pozasportowe i też nawet klubowe. Ale tak, no, sezon w czwartej lidze w Kopa Bogór możemy uznać za przegrany, ale z siłą rzeczy jakby nie przegraliśmy ani jednego meczu, wygrywaliśmy z wszystkimi i wypadek zdarzył się, wydaje mi się, dla mnie pechowy, bo przegraliśmy w barażach z zespołem, który uważam, że był dużo gorszy od nas i fakt tego, że graliśmy pierwszy mecz na wyjeździe. Nie wiem, czy mental chłopaków nie dojechał, jak to się potocznie mówi, ale jakby nie zagraliśmy tak, jak graliśmy przez ostatnie tam, nie wiem, 30 meczów, więc tak się zaczęła nasza przygoda z barażami. W drugim meczu, jak przyjechali do nas, to nasz zespół był zupełnie inny. Graliśmy w końcu tak, jak powinniśmy, tak, jak przyzwyczailiśmy gdzieś tam osoby, które nas obserwowały. No, ale niestety doszło do tego, że dosłownie straciliśmy dwie bramki w sposób komiczny. Dosłownie komiczny. Mecz trwał z dogrywką, więc graliśmy 120 minut, gdzie chyba w 118 minucie Hubert z rzutu wolnego strzelił bramkę, która dawała Tam nam był wynik awans. hokejowy. Ale najśmieszniejsze jest to, że my 2 minuty przed końcem, albo trzy, strzelamy bramkę, gdzie właśnie trzeba docenić kunszt piłkarski Huberta, który strzelił bardzo ładną bramkę, która dawała nam na tamten moment awans. Przeciwna zaczyna od środka, wybija piłkę i żeby nie skłamać, no, minęło kilka sekund i tracimy awans, nie? I to dosłownie straciliśmy bramkę i chwilę później był gwizdek końcowy, nie? Więc też troszeczkę pecha nam. Dziś mieliśmy tego pecha, niestety, jeżeli chodzi o ten mecz. No ale cóż, nie można wszystkiego wygrywać. Fakt tego, że w lidze wszystko wygrywaliśmy i ta porażka przyszła akurat w takim momencie, no to. No, no może mogę tylko powiedzieć, że szkoda mogło być lepiej, ale wyszło tak, że w kolejnym sezonie miałem okazję grać w lidze, w której powinienem być z poprzednim zespołem, czyli trzecia liga islandzka, no i udało się tą ligę wygrać w fajnym stylu, z dobrymi opiniami, jeżeli chodzi o cały zespół, jak i indywidualnie, jeżeli chodzi o Polaków i zawodników tutaj z agencji, bo czy ja, czy Leo, czy Wladimir. Wszyscy byliśmy tutaj z agencji i pokazaliśmy się naprawdę z dobrej strony, więc bardzo pozytywnie. Aktualnie jesteśmy po awansie, zostajemy z Leosiem w zespole i wydaje mi się, że ten sezon może też być dla nas dobry, przyjemny, a czy tak będzie, no to już wszystko w naszych rękach i nogach. No i macie już tetcet Polaków, bo jest was trzech. Dokładnie, dołączy nas Hubert, więc jest to na pewno wartość dodana do zespołu. Wydaje mi się, że ten transfer może też zrobić różnicę ze względu na umiejętności Huberta, ale też na jakby podejście, tak? Ma bardzo dobry wpływ na zespół. Czy to chodzi o atmosferę, czy gdzieś w pewnych momentach, jak trzeba wstrząsnąć zawodnikami, to też to potrafi zrobić. Więc wydaje mi się, że ten sezon może być też również ciekawy. I też bardzo do fajnego klubu wszyscy trafiliście, bo to jest taka historia, fajna historia islandzkiej piłki, zespół Reynir Sandgerði. Długa liga, klub, teraz długa liga po awansie, klub z ambicjami i fajnie, że wasza trójka Polaków będzie w tym klubie, bo naprawdę i tak jak mówisz, ty bardzo dobrze broniłeś moim zdaniem, bo ja obserwowałem ciebie w Kopa Bogur i teraz w Reynirze po tym sezonie to bardzo dobre opinie zbierałeś tutaj na Islandii. Leonard też bardzo dobrze wszedł do zespołu, no a Hubert to już wiadomo, z niejednego pieca chleb jadł i też ma już za sobą
awans do pierwszej ligi z Torunem Wogat, więc no, będzie ciekawie. A jeszcze ja ci zadam pytanie, czy nie zacierasz ręce na taki bardzo fajny pojedynek w drugiej lidze pomiędzy Renirem a Selfos, bo naprzeciwko siebie stanie Z panem, prawdopodobnie tak jest. dwóch polskich bramkarzy. Nie, ja mam takie podejście, że każdy mecz jest dla mnie taki sam i nieważne, czy tam będzie Messi, Ronaldo, Nie ma czy Robert, sentymentu. tak, czy rodzina, czy jakby dla mnie nie ma różnicy. Zawsze wychodzę na mecz z jednym przekonaniem, że chcę po prostu ten mecz wygrać i zagrać jak najlepiej, żeby dać jak najwięcej swojemu zespołowi. Na pewno jest to ciekawy mecz, bo dwóch Polaków gdzieś za granicami, jeszcze na tej samej pozycji, jeżeli choć, oczywiście patrząc z mojej strony, bo oczywiście będzie na boisku jeszcze Robert, nie Robert, tylko Hubert i Leoś, ale jakby dwóch bramkarzy, no może być na pewno ciekawie. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy, jeżeli chodzi o umiejętności bramkarskie, bo jednak Polacy słyną z dobrych opinii na temat Tak. swoich bramkarzy, więc mam nadzieję, że w tym meczu również nie zawiedziemy. Ale no, mam nadzieję, że dla mnie dobre widowisko po prostu. Opowiedz mi jeszcze, jestem ciekaw o Sangerdi. Kibice was tak wspierają? Czuć to, że ten awans też szerokim echem się obił w Sangerdi i ogólnie może w okolicach? Nie da się ukryć, że w Sangerdi jest naprawdę fajna atmosfera, ponieważ jest to no, małe miasteczko z własnym klubem, więc siłą rzeczy wszyscy gdzieś ten klub kojarzą. I jeżeli zaczynaliśmy sezon, to zawsze na mecze przychodzili kibice. Nie będę mówić liczbami, ale na pewno gdzieś tam pół trybunki zawsze było, więc takich zagorzałych fanów na pewno Reinier posiada. Ale czym dłużej liga trwała i czym lepiej nam szło, no to tych kibiców się pojawiało coraz więcej. Przykładowo na meczu z Derwowym z zespołem, nie chcę skłamać, jaki to był zespół. Z No mniejsza Keflaviku? o to. Nie z Keflawiku, z miasteczka obok. To jest tam jakiś. Historycznie też mieli zaszłości między sobą i też aktualnie walczą, ale to jeżeli chodzi o zespoły piłkarskie, no to na trybunach było naprawdę mnóstwo kibiców, jeżeli chodzi o Reinir i oczywiście kibice gości również przyjechali. Było ich głośno i były przyśpiewki, więc było to coś naprawdę fajnego, oryginalnego. Widowisko na boisku też nie zawiodło, bo jednak graliśmy naprawdę dobre zawody. Również zespół, który przyjechał, bił się z nami o awans, bo był cały czas blisko nas. I to trzeba naprawdę cenić. A tak do końca ligi, no, cały czas byli kibice, dzieciaki biegały, grille, nie grille, jakieś tam zamki dmuchane, więc jakby otoczka piłkarska na pewno była. Rodzinna, ale na pewno, jeżeli mecz był w weekend w Sangerdi, no to było święto dla tych ludzi. To bardzo, bardzo fajnie klimatycznie. Mały klub, ale na pewno z fajnymi ambicjami. No i druga liga to już sporo fajnych zespołów, bo będziecie grali przecież cztery mecze, bo są dwa mecze w rundzie. Cztery mecze będziecie grali z zespołami, które spadły z pierwszej ligi, więc to też będzie ciekawe takie. Dokładnie, dokładnie tak, ale gdzieś. Jak tutaj rozmawiam z zawodnikami, czy tam nawet między sobą, z osobami, które po prostu poznały tą ligę już wcześniej, no to ta druga, pierwsza liga się od siebie za dużo nie różni. Niewiele dużo. A tak, a zespoły nawet z trzeciej ligi, z czołówki, no też, jeżeli grałyby w drugiej lidze, to też by nie zawiodły i prawdopodobnie nie byliby najgorsi, więc wydaje mi się, że te ligi na Islandii są bardzo wyrównane. I no i dużo czynników wpływa na to, czy zespół osiąga ten sukces, czy też nie. W tamtym sezonie Reinirowi nie zabrakło w sumie niczego, bo i atmosfera była, walka do samego końca. No i umiejętności przede wszystkim, które wystarczyły na to, żeby po prostu ten awans zrobić. Powiedz mi, jak wygląda taki twój dzień w sezonie na Islandii? Możesz tak mniej więcej opisać go?
No, zaczyna się od samego rana pracą, około godziny 16. O której, na którą chodzisz do pracy? 8:16. 8:16. W sezonie mamy treningi wcześniej, więc 17:30 już mamy trening, więc od razu po pracy tak naprawdę do domku wziąć rzeczy albo się od razu przebrać. Szybki obiadek czy coś na wynos, i te 40 minut drogi muszę poświęcić, żeby dojechać do Sangerdi. Przyjeżdżam do klubu, mamy trening. Po treningu, jeżeli siły pozwolą, no to zostajemy troszeczkę gdzieś tam jeszcze pokopać albo zrobić dodatkowy trening na siłowni. Niektóre dni oczywiście niezbędny jest oczywiście basen, który jest tuż obok klubu. Następnie kolejne 40 minut wracam do swojego domu. Kolacja, czas spędzony z kobitką i tak naprawdę kilka jakichś tam rzeczy, które muszę wykonać z życia poza piłkarskiego i poza pracy i no i do spania. No i tak sezon mija. A powiedz mi, w weekendy pracujesz, bo masz mecze, to raczej jak Nie, to nie, jest? nie. Często widzę, jest tak, że mecze są co 3-4 dni, więc to jest kwestia tego, że czasem te weekendy są opuszczone, a czasem jest tak, że gramy weekend, tydzień, więc siłą rzeczy naprawdę się dzieje. Ten czas niesamowicie szybko leci, ale w weekendy nie pracuję, skupiam się bardziej na regeneracji, jeżeli jest taka możliwość, i czasu spędzę, żeby czas spędzić po prostu tutaj z moją kobietą. Bardzo fajnie. Słuchaj, nie mówiłem tobie przed nagraniem, ale będziemy mieli jeszcze pomidora. 10 pytań do ciebie, takie, które sobie ułożyłem w głowie. Kurczę, tak bym mogłem się przygotować jako. Kurczę, nie powiedziałem ci, ale to będzie z zaskoczenia. Za chwilę się pojawi tutaj grafika, ja wrzucę. Poczekaj, zobaczymy, żebyśmy tutaj nie wylali za przeproszeniem dziecka z kąpielą. I ja będę czytał, masz tak, nie, 10 pytań i jednego pomidora. Tak to wygląda. I trzymamy. Jest. Dobra. Ja czytam i ty odpowiadasz. Z Reinirem awansuje do pierwszej ligi. Nie czuję się gorszy od wielu bramkarzy grających w Polsce na szczeblu centralnym. Polskie trio będzie rządziło w tym sezonie w Reinirze. Tak. Chciałbym zadebiutować w Ekstraklasie islandzkiej. Oczywiście, że tak. TFWM to projekt, który bardzo mi pomógł. Oczywiście. Lechia Gdańsk awansuje do piłkarskiej ekstraklasy. Nie czułem się gorszym bramkarzem od Mateusza Kosa i Lisa. Tak, ale tutaj musiałbym troszeczkę się rozwinąć, w jakich kwestiach na pewno czułem się gorszy, ale możemy lecieć dalej, to najwyżej się wróci do tego. Okej. Okay. Ósme. Dobrze czuję się w Islandii. Nie przeszkadza mi nawet kapryśna pogoda. Chciałbym powiedzieć, że tak, ale nie. Okej. Okay. Dziewiąte. Marek Papszun to najlepszy polski trener, z jakim pracowałem. Tak. Walia Polska? Awansujemy na Euro w Niemczech? Oczywiście, że tak. Jako piłkarski patriota nie ma innej odpowiedzi. Super, bardzo fajnie i bardzo Ci dziękuję. A właśnie chciałem Cię zapytać, bo już wcześniej już gadaliśmy, że rywalizowałeś z Mateuszem Kosem i Licem. Mateusz Kos chyba dzisiaj gra w pierwszej lidze w Zagłębiu Sosnowiec, a Mateusz Lis w Turcji. I powiedz właśnie, bo jest bardzo młodym bramkarzem i rywalizowałeś z doświadczonymi. Kosem. Kos był bardzo doświadczony, Lis był troszeczkę starszy od Ciebie. O rok chyba. O rok. Dokładnie tak. On jest 97, ja jestem 98. Tak, Kos jest 80 chyba siódmy. Tak jest. Jakie były właśnie różnice, że nie byłeś gorszy, a jednak czułeś się w niektórych aspektach gorszy od nich? Jakby określając Mateusza Kosa, no to jest przede wszystkim doświadczenie. Jest to charakter zespołu i naprawdę dużo wprowadza, jeżeli chodzi o aspekty mentalne.
To potrafi podnieść zespół na duchu, jest naprawdę takim twardym gościem, oczywiście z którym można porozmawiać, ale jeżeli dochodzi do jakichś momentów, gdzie po prostu coś mu się nie podoba, to on to powie, on to zrobi, on się sprzeciwi, więc no to był gościu, który przede wszystkim, jeżeli chodzi o mnie, no to mi imponował tym, bo naprawdę był, no, podsumowując, był super gościem, z dużymi umiejętnościami, doświadczeniem, ale na tamten moment doświadczenie miał drugoligowe. No i była kwestia tego, czy on w tej pierwszej lidze się odnajdzie. Chyba na tamten moment nie miał aż tak dużo występów w tej pierwszej lidze w Nie. Rakowie po awansie. To dobrze pamiętam. No to na pewno tutaj było to doświadczenie, ale jeżeli chodzi o Mateusza Lisa, na którym bardziej bym się skupił, no to był bramkarz, który na tamten moment miał młodzieżowca, tak jak ja. Był to doświadczony zawodnik, chyba na tamten moment też można tak go określić, ze względu na to, że jak na swój wiek miał dużo występów w różnych, nie wiem, czy on w seniorskiej piłce już miał występy, to jest pierwsza kwestia. Po drugie, reprezentacja Polski młodzieżowa też był z dużej akademii, bo Lech Poznań, no, ma, wydaje mi się, najlepszą akademię w Polsce na tamten moment i na ten również. Więc on siłą rzeczy był gdzieś tak po prostu obyty w tym wszystkim. No ja przychodząc z Lechii Gdańsk, która też nie jest jakąś małą akademią, jest to duży klub, ale jednak ma braki, jeżeli chodzi o wiele, wiele aspektów. Do takich akademii jak Lech Poznań. No to ja przychodząc, przede wszystkim nie byłem obyty. Nie byłem obyty w tej takiej szatni seniorskiej. Byłem troszeczkę stłamszony i to nie przez zawodników, tylko przez samego siebie, bo mentalnie nie dojeżdżałem. Głupie rzeczy mnie stresowały, głupich rzeczy się bałem. Aktualnie mogę się z tego śmiać, ale na ten moment miałem wrażenie, że ci piłkarze to są po prostu wielcy piłkarze. Ja się czułem przy nich taki mały. No, ale aktualnie zrozumiałem, że nie tak wygląda piłka nożna i każdy ma równą szansę na pewnych etapach. Ja tego nie wykorzystałem. Czy była szansa wtedy powalczyć z Mateuszem i Mateuszem? Wydaje mi się, że tak, bo też bez przypadku nie znalazłem się w tym zespole. Musiałem czymś przekonać do siebie, no, wielką osobowość, jaką jest Marek Papszun, a na tamten moment chyba tego po prostu nie rozumiałem. Chciałem zrobić więcej niż mogłem, chciałem więcej trenować, a nie zawsze jest to dobre. Więc na pewno w tej sferze mentalnej się troszeczkę spaliłem. Aktualnie jest mi troszeczkę przykro z tego powodu, Wszystko przed tobą. no wyciągnąłem lekcję też z tego, zrobiłem wielki progres, jeżeli chodzi o mental, o umiejętności również, więc jeżeli dostałbym teraz jakąkolwiek szansę z wyższej ligi, to na pewno potrafiłbym się zachować inaczej, a na pewno nie tak jak kiedyś. Jesteś A bardzo wracając młody. do Okej. Mateusza Lisa, no to jest to naprawdę topowy bramkarz. Już na tamten moment pokazywał, że to jest kwestia czasu, jak pokaże się, jak zobaczymy go gdzieś w lepszym miejscu. Aktualnie z tego, co gdzieś tam obserwuję, to naprawdę dobrze gra. Po pierwsze ma statystyki. Gra wiele meczy na zero. No i ogólnie ma naprawdę dobry start w tej tureckiej lidze. Z tego, co wiem, on jest chyba wypożyczony z jakiejś ligi angielskiej, czy mi się wydaje. Southampton. No, więc to jest kwestia czasu, że on jeszcze tam wróci i może namieszać w tej piłce. No, a może kiedyś go gdzieś zobaczymy jeszcze w reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że jest taka możliwość. Oczywiście ma 27 lat rocznikowo, więc. Tak, ale jest kompletnym bramkarzem. Jeżeli chodzi o grę nogami, to jest topka, plus wiadomo umiejętności bramkarskie, których nie brakuje.
na co muszę zwrócić uwagę, no to mental. On mentalnie jest niesamowicie gotowy do największych rzeczy. A powiedz mi, jako zawodnik, który już z niejednego klubowego pieca chleb jadł, ile dałbyś procent, że ten mental, ile procent mental stanowi u piłkarza? Wydaje mi się, że jak dzisiaj wspomniałem, czy też użyłem słowa mental, prawdopodobnie kilkanaście razy, no to już mówi o tym, że jest to bardzo ważna kwestia, jeżeli nie najważniejsza. Oj, coś nie słychać Raczej nie ciebie. muszę powiedzieć. Okej, już A jest teraz? głos. Tak, super. Jeżeli ja na treningu pokażę, potrafię pokazać wszystko, czyli nie ma zawodnika, który mnie może pokonać, jestem niesamowity, szybki, pewny siebie, ale przychodzi mecz i ja nie potrafię tego pokazać, nie potrafię przełożyć treningu na mecz, no to po co komu taki zawodnik? Bo w treningu każdy może być mocny, a te aspekty mentalne pokazujemy tylko i wyłącznie w meczu i tam jest ten sprawdzian, czy jesteśmy gotowi, czy jesteśmy po prostu na tyle dobrzy, żeby pokazywać czy zasługujemy po prostu na więcej. Więc dochodząc do tego pytania, które zadałeś, no to wydaje mi się, że mental jest jednym z ważniejszych aspektów piłkarskich. I na tym bym się bardziej skupiał u młodych zawodników, bo ja jestem dobrym przykładem tego, że po prostu uważam, że miałem wysokie umiejętności, dalej mam wysokie umiejętności, ale ten mental mnie blokował bardzo, a dzisiaj również mnie blokuje, bo czuję słabsze momenty, ale już potrafiłem zrobić progres i zmniejszyć to do jakiegoś tam mniejszego procentu. Z racji tego, że grasz na newralgicznej pozycji, ta pozycja numer jeden jest taka, chciałbym ci zadać jeszcze jedno pytanie, które mi się tak teraz skojarzyło. Czy psycholog, do którego chodzi piłkarz w piłkarskiej szatni, jest uważany jako siara, czy już dzisiaj coś normalnego? Nie, wydaje mi się, że to jest na pewnym poziomie podstawa, żeby współpracować. Jeżeli nawet jak ktoś nie potrzebuje, no to dobrze było się przynajmniej skonsultować i porozmawiać z taką osobą. Przede wszystkim z profesjonalnym psychologiem, bo wiem, że w dzisiejszych czasach jest mnóstwo osób, które się po prostu przebiera za osoby, którymi nie są i tak w dzisiejszych czasach możesz być kim chcesz, wystarczy zrobić jakiś tam papierek. Ale jeżeli trafi się do odpowiedniego psychologa z odpowiednio wytłumaczonymi problemami, to naprawdę można z bardzo dobrego zawodnika zrobić jeszcze lepszego zawodnika, nawet jeżeli chodzi o właśnie ten mental. Więc absolutnie to nie jest siara. Ja osobiście ze swojej strony poleciłbym po prostu wszystkim zawodnikom, nawet w każdej dyscyplinie, żeby spróbował tego, bo naprawdę jest to może być to przeogromny progres dla takiego człowieka, i na pewno nie zaszkodzi. Okej. Okay. Wiążesz przyszłość tutaj z Islandią, z tym krajem? Czy ciężkie to jest to pytanie na dzisiaj? Wykorzystam pomidora z gry, którą przed chwilą graliśmy, więc pomidor. A powiedz mi, kontakt z Reinirem do kiedy masz? Na ten sezon, czy jeszcze na 2 lata? Ja podpisuję tylko i wyłącznie na jeden sezon. Okej. To wszystko się wyjaśni pewnie w tym roku. No tak, bo sezon się skończy we wrześniu, około września, więc. Tak, dokładnie tak. Wszystko może się zmienić, wszystko może się wydarzyć. Jakby no nigdy, nigdy nie mów nigdy, jak to się mówi, bo no, różne rzeczy mogą się wydarzyć, różne rzeczy mogą się zmienić, więc jakby na te pytanie też, dlatego też nie chciałem odpowiadać. Czyli pozytywne nastawienie. A jeszcze ciebie nie zapytałem, jak ogólnie sezony w Kopa Wogór i w Reinirze ostatni, jeżeli chodzi o zdrowie, nie miałeś kontuzji, urazów, mikrourazów? Powiem szczerze, ja jestem zawodnikiem, który lubi grać z tyłu głowy z delikatnym bólem i na
nawet na pozycji bramkarza jest to nieuniknione i czy to będzie, przez 2 tygodnie mogę być zdrowy, ale na którymś treningu wystarczy, że zrobię zły krok i coś mi może zaboleć. Na szczęście tą granicę mam, granicę bólu mam bardzo, bardzo daleko umiejscowioną, więc mogę sobie pozwolić na grę z różnymi rodzaju uszczerbkami. I w tamtym sezonie w sumie grałem większość czasu z problemem z plecami, przede wszystkim z kręgosłupem, o którym się dowiedziałem, że mam problem. No ale niestety ambicja mi nie pozwoliła, nie wiem, poddać się czy powiedzieć, że nie dam rady, więc czekałem do końca sezonu, żeby to wyleczyć. To w sumie chyba tyle. No wiadomo, te mikrourazy są na bieżąco. Na bieżąco się pojawiają, więc zawsze mogę o czymś powiedzieć, że mnie coś boli, ale jak powiedziałem, no, na szczęście tą granicę bólu mam wysoko, wysoko ustawioną. No to najważniejsze, żeby zdrowie dopisywało na tyle, że będziesz miał spokojnie, będziesz mógł spokojnie grać. A powiedz mi najbliższe plany waszego zespołu, oprócz tych meczów, o których mówiłeś, jak to będzie wyglądało najbliższe tygodnie po świętach? Jeżeli chodzi o najbliższe czasy, no to w niedzielę mamy ostatni mecz pucharowy, czy też turniejowy, bardziej to turniejowo bym nazwał. Następnie wyjazd na obóz do Portugalii. Kiedy lecicie? Nie, przepraszam. Nie, mamy tak. Teraz mamy ostatni mecz turniejowy, potem mamy po świętach puchar. Ten oficjalny już. I następnie 12 albo 17 lecimy na obóz do Portugalii. Tydzień, dwa. Tydzień jest dokładnie 7 dni, więc no i nie słyszałem, żeby miało coś się zmienić, więc spokojnie mogę odpowiedzieć, że tydzień. Okej, to też fajna sprawa, bo dzisiaj też rozmawiałem właśnie z Robertem Błąkałą i on kończy swój obóz w Hiszpanii z Selfoss. To też zobacz, to jest bardzo fajne, że zespoły z trzeciego szczebla Ligi Islandzkiej latają na obozy zagraniczne, bardzo profesjonalne obozy i to też pokazuje, że ta ligi, ogólnie ligi w Islandii idą do przodu, bo moim zdaniem ten Breiðablik, którego koszulkę mam, który awansował w tamtym roku po raz pierwszy w historii do europejskich pucharów do fazy grupowej, mocno napędzi tą koniunkturę islandzkiej piłki i też będzie takie fajne dla TFWM, że ci piłkarze będą tutaj ściągani, prawda? I oni też będą chcieli, tak jak wy, grać, zobaczyć i doznać tego. Dokładnie, ale trzeba też docenić tutaj, jeżeli jest okazja, pracę chłopaków, bo oprócz tego, że załatwiają pracę kluby, to też zmieniają życia zawodników. Ja jestem takim przykładem, że jednak kontakt z Hubertem dał mi mnóstwo. Też próbuję w pewnych momentach oddawać Hubertowi to. W różnych momentach życia, ale na pewno tego nie zapomnę i robotę robią super, bo wiem, że w Polsce jest mnóstwo zawodników, którzy chcą wyjechać, chcą coś zmienić, ale nie mają pomysłu, no, nie mają kontaktów z menadżerami, no, nie ma po prostu osoby, która mogłaby by im to po prostu zagwarantować, a Hubert z Robertem dają tą szansę. Pomagają zmienić życie i nie tylko jeżeli chodzi o miejsce i otoczenie, ale też jeżeli chodzi o finanse, no bo jednak Islandia jest takim państwem, które po prostu daje szansę też osobom z zagranicy dziś zarobienia troszeczkę więcej niż jest możliwość w Polsce. Więc To naprawdę prawda. doceniam i to trzeba powiedzieć. Na głos. To prawda, trzeba powiedzieć na głos. Ja jeszcze tak to nazywam, że Hubert z Robertem, jeszcze jest trzecia osoba, która współpracuje, że robią mega dużą robotę, ponieważ oni wyciągają dłoń często do chłopaków, którzy po części, co by nie mówić, są na zakrętach. Dokładnie tak. No jest tutaj tak naprawdę wystarczy zobaczyć na nazwiska. No to są też chłopacy, którzy mieli szansę w swoim życiu, grali w jakichś większych akademiach mniejszych. Jest tak naprawdę ta skrajność, bo są zawodnicy, którzy nie grali nigdzie wyżej, gdzieś tam maksymalnie w trzeciej czy czwartej lidze, ale są zawodnicy, którzy
Przykładowo grali w największych akademiach w Polsce, między innymi Zagłębie Lubin. Więc jakby jest ta skrajność i jakby tych wszystkich zawodników no jest coraz więcej, no bo czym więcej czasu, inaczej, czym więcej osób traci na przykładowo przypisie młodzieżowca i w wieku 22 lat nie mają szans już nigdzie się załapania, bo są za starzy na młodzieżowca, a za mało doświadczeni, żeby być prawdziwym seniorem. Więc jednak tych ludzi się gromadzi coraz więcej i jest opcja albo skorzystać z takiej pomocy, jaką dają chłopacy, no albo zrezygnować z piłki lub kopać się gdzieś tam w czwartej czy piątej lidze, no za no mniejsze pieniądze i łączenie to z pracą i no wydaje mi się, że jednak to, co oni robią, dają po prostu opcję do wyboru. Nikt nie musi z tego korzystać, ale mogą, więc to jest naprawdę fajna rzecz. Też jest mega fajna u chłopaków i to ty zaznaczyłeś tutaj w tym wywiadzie, że to przede wszystkim bardzo ważne słowo, że są słowni, że Hubert był słowny i to wszystko, na co się umawialiście, był przylot i to wszystko było, te sprawy twoje, które miały być związane z przyszłością w Islandii, były poukładane już na początku. Dokładnie, ale też jedną rzecz wspomnę, że tu też trzeba docenić szczerość przede wszystkim, bo jakby też jak chłopacy coś powiedzą, to czy inaczej, wielu rzeczy, które mogliby ukrywać, nie ukrywają, mówią wprost, nawet jak jest to przykre czy wcale nie tak atrakcyjne. Nawet jeśli chodzi o wyjazd, no to oni to powiedzą, tak? Jest taki to i to i to, taki problem. No i wtedy już od zawodnika zależy, czy podejmie to decyzję, czy nie. No ale właśnie ta szczerość to robi naprawdę robotę. Dokładnie i też tak mi się wydaje, nasuwa mi się, że po części to jest takie wykorzystywanie tej szansy, którą gdzieś tam los po części daje, mimo wyjazdu tak daleko, jakim tym krajem jest Islandia, tak mi się wydaje. Dokładnie, ale też zaznaczę, że to jest mój punkt widzenia i osobiście bardzo się cieszę, że ich poznałem, że tak się potoczyło moje życie. No bo widzę, ile się rzeczy zmieniło i co mogę robić dalej, co mogę rozwijać. I to nawet nie chodzi o aspekty, czy chodzi o pracę, czy o piłkę nożną, ale też jakieś czynniki zewnętrzne. Więc naprawdę to trzeba docenić. Tak. Kuba, prawie 90 minut rozegraliśmy dzisiaj, godzina 27. Bardzo tobie dziękuję. Naprawdę mega fajna Czyli rozmowa. bez czasu doliczonego dzisiaj. Bez czasu doliczonego, ale 93. tak, ale myślę, że jeszcze spotkamy się gdzieś tam na łączach, bo naprawdę mega fajna, merytoryczna. Jesteś człowiekiem, który też ma swoje zdanie. Tak jak mówiłem, w kilku klubach byłeś, widziałeś, jesteś tutaj w Islandii. Też nie pierwszyzna dla ciebie, bo już to jest drugi twój klub, więc też już możesz wydać swoją opinię. Mega tobie dziękuję za tą rozmowę. No, wszystkiego dobrego na święta wielkanocne, za około tydzień one się zaczną. No i co? Dużo zdrowia przede wszystkim dla ciebie, mega fajnej roboty, dużo, dużo odbijanych piłek, żeby mało wpadało. No i co mogę życzyć? No chciałbym, żebyście awansowali jednak, bo pierwsza liga to już by było coś moim zdaniem, a jest wasza trójka, której mega będę kibicował, będę sprawdzał wyniki i gdzieś tutaj też pewnie na kanale będziemy wrzucać statystyki wasze Polaków, którzy gdzieś są ściągnięci przez TFWM i będziemy sobie tak tutaj wszystko opisywać. Świetnie. Ja również dziękuję. Było to dla mnie super przeżycie. Jak wspominałem wcześniej, jest to mój pierwszy taki wywiad, więc mam nadzieję, że na kolejnych, jeżeli takie się wydarzą w moim życiu, będę bardziej gotowy i mam nadzieję, że oczywiście nie zawiodłem. No i kilka jakichś tam mądrych słówek powiedziałem. Było wszystko ok. I jeszcze raz bardzo tobie dziękuję. Wszystkiego dobrego Dzięki i wielkie. pozdrawiam ciebie.